No bo nikt wtedy nie robił reakcji chemicznych, po prostu. No oni byli pierwszymi chemikami, którzy zaczęli modelować reakcje chemiczne używając chemii kwantowej. Takiej już na poziomie, w dużych molekułach, bo tutaj oczywiście trochę wcześniej w małych cząsteczkach były modelowane reakcje chemiczne. Ja bym powiedział, oni byli pierwsi, no. I od razu się wzięli za te najtrudniejsze. No nie wiem, z reguły jak ktoś jest pierwszy, prawda, a potem idą za nim dziesiątki tysięcy ludzi, tak, którzy mówią, ok, użyjemy twojego programu, tak, on jest dobry. Modelują dziesiątki tysięcy różnych reakcji i osiągają sukcesy, tłumaczą te reakcje. No to Komitet Noblowski na to patrzy i mówi, tak, ci ludzie mieli ogromny wpływ na naukę, bo zarazili swoim entuzjazmem do tej tematyki tak wielu ludzi. I co więcej, wyniki tych ludzi okazały się być rewelacyjne, bo dzisiaj jest mnóstwo na przykład programów bazujących na tym programie CarPlusa, czyli Charmie, które przewidują możliwe leki, tak? Patrzą, jaka musi być cząsteczka, żeby przyczepić się do tego białka. Także to już się stało, no, na poziomie komercyjnym jest używane do projektowania leków.